Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na TBR, czyli na moje plany czytelnicze na czerwiec. Wiem, że za nami już połowa miesiąca, ale nie nagrywałam jeszcze w tym miesiącu TBR-u, a mam kilka książek, które chciałabym przeczytać. Niektóre już jestem w trakcie ze względu na to właśnie, że mamy już połowę czerwca, natomiast niektóre z nich jeszcze bardzo chciałabym gdzieś tam wcisnąć, zostało mi w sumie niewiele czasu, dlatego też ten TBR będzie może troszkę mniejszy niż zwykle, ale mam nadzieję, że się uda. Mam tutaj 3 książki w formie papierowej, 1 e-book, więc w sumie 4 książki, ale jedna ostatnia książka. To znaczy ostatnia, no po prostu mam tutaj też jedno miejsce na książkę, którą chciałabym, żebyście polecili mi Wy, ale o tym może na sam koniec. Zacznę może od książki, którą już obecnie czytam i są to Szkice malajskie. To jest książka, którą kupiłam na warszawskich targach książki na stanowisku wydawnictwa Tajfuny oczywiście. To jest książka, którą kojarzyłam z BookTube'a, z Bookstagrama, w ogóle z tego internetowego świata. Z tego, co mi się wydaje, to ona pod koniec ubiegłego roku zbierała bardzo, bardzo dobre opinie i pojawiała się w kilku chyba topkach. W każdym razie na pewno dużo dobrego o tej książce słyszałam, wiele razy mi się przewijała. No i właśnie kiedy zawitałam na stanowisko Tajfunów i szukałam książki, którą chciałabym kupić właśnie tego wydawnictwa, no to padło na Szkice malajskie. Czytam ją sobie bardzo powoli, bo to jest taka książka, ona jest cieniutka i ja już ją kończę właściwie, ale idzie mi to dosyć powoli, dlatego że nie czytam jej naraz, to znaczy nie robię tak, że siadam i czytam, bo jest to książka, która zawiera w sobie bardzo, bardzo dużo różnych takich właśnie pourywanych historii, takich szkiców malajskich. Ten tytuł jest tutaj uważam naprawdę idealnie dobrany. On zresztą też odnosi się do innego utworu, ale to można sobie przeczytać we wstępie. Natomiast to są właśnie takie bardzo krótkie, bardzo takie pojedyncze, pourywane historie różnych ludzi po prostu, żyjących w Malezji. I dzięki tym historiom, takim indywidualnym historiom, mamy szansę poznać różne malajskie obyczaje, jakieś takie ciekawostki kulturowe. I to wychodzi w sposób bardzo naturalny, ponieważ nie jest nam to podawane jakoś tak na tacy, tylko właśnie wychodzi między rozmowami, między tymi takimi scenkami rodzajowymi, które się tutaj rozgrywają. I to mi się bardzo podoba, chociaż oczywiście jak to w przypadku takich zbiorków opowiadań bywa, są takie, które podobają mi się mniej i takie, które podobają mi się bardziej. Niemniej jednak wydaje mi się, że jest to naprawdę fajna książka, żeby jakoś tak delikatnie otrzeć się o kulturę Malezji. Także to jest coś, co na pewno chciałabym jeszcze w czerwcu dokończyć. No i myślę, że tutaj akurat bez problemu mi się uda, bo tak jak widzicie, jestem na stronie 135, a ta książka ma stron 180, także zostało mi już naprawdę bardzo niewiele do końca. Coś, co bardzo, bardzo chcę przeczytać i było mi przykro właśnie z tego powodu, że wydawnictwa poznańskiego nie było na tych targach pod pałacem, bo liczyłam, że kupię tamtą książkę. Nie udało się, więc później ją zamówiłam i są to Nasze winy, Louise Kennedy. To jest kolejna irlandzka powieść, pewnie dotyka podobnych tematów, chociaż tutaj z tego co wiem, akcja rozgrywa się w latach bodajże 70. w Irlandii właśnie. Jest to historia nauczycielki na tle bardzo ważnych i bardzo krwawych wydarzeń, które w tamtym czasie miały miejsce w Irlandii. Też już słyszałam o tej książce mnóstwo dobrego. Ta okładka jest absolutnie przepiękna, ja jestem zachwycona tą okładką. Ona na żywo wygląda jeszcze lepiej, ponieważ ma taką delikatną, jakby zniszczoną, taką wymiętą fakturę. Także bardzo mi się to podoba. No i myślę, że to jest coś, co ma szansę trafić do mojej topki najlepszych książek. Czuję, że to jest ta książka, która bardzo, bardzo mi się spodoba. No i też opieram się na tych licznych, pozytywnych opiniach, także bardzo, bardzo chcę tę książkę przeczytać i mam nadzieję, że już niebawem mi się to uda. Właściwie to planuję ją rozpocząć zaraz, jak tylko skończę Szkice malajskie, albo może nawet jeszcze w trakcie. Także mam nadzieję, że w tym tygodniu ją przeczytam. I trzecia z tych papierowych książek to jest taka książka już dużo lżejsza, taka raczej bardziej na odstresowanie, gdzieś po ciężkim dniu pracy, bo ostatnio miałam ciężki tydzień w ogóle w pracy i miałam ochotę na coś takiego lekkiego, ale jeszcze po nią nie sięgałam, jakoś tak w ogóle byłam zmęczona i nie chciałam się za bardzo czytać. A jest to książka Lepiej niż w filmach, Lynn Painter. Ta autorka chyba ostatnio wydała kolejną książkę, bo ostatnio widzę okładkę, nie jestem pewna, czy widzę tą okładkę w języku polskim czy w angielskim, więc nie wiem, czy ona była wydana w Polsce czy za granicą dopiero. W każdym razie jest to książka, która jest bardzo, bardzo popularna i nawet w ogóle na samych targach, bo to też jest coś, co kupiłam na targach w Warszawie. Widziałam, jak bardzo o nas chodzi i kiedy ja po tą książkę przyszłam na stanowisko wydawnictwa kobiecego, ponieważ to jest wydawnictwo Young, czyli ten imprint młodzieżowy wydawnictwa kobiecego, kiedy przyszłam po tę książkę, to też widziałam, że ludzie przede mną w kolejce tę książkę kupują i rzeczywiście ona znikała z półki bardzo, bardzo szybko, także jestem bardzo ciekawa, no i też chyba to już o tym wspominałam gdzieś, być może właśnie przy okazji tego book haulu z targów książki w Warszawie, że są tutaj jakieś nawiązania do Taylor Swift, także tego też byłam bardzo ciekawa i to mnie bardzo do tej książki zachęciło, także mam nadzieję, że gdzieś tam w trakcie, jako taki przerywnik od cięższych książek, będę miała ochotę właśnie sięgnąć po Lepiej niż w filmach. I książka, którą planuję czytać na Legimi, już sobie ją pobrałam właśnie na swoją półkę, to książka Każde kolejne lato.
To jest książka, na którą mam ochotę po tym, jak przeczytałam The Infinity Between Us, ponieważ strasznie zachciało mi się czytać takich letnich, wakacyjnych romansów, wiecie, takich historii, które rozgrywają się na przestrzeni lata. No i właśnie o tym jest ta książka. Z tego co wiem, to jest historia, która rozgrywa się na przestrzeni 6 lat, 6 właśnie tych wakacyjnych miesięcy. I tak fabularnie ona dosyć mi przypomina właśnie The Infinity Between Us, ponieważ też mamy jakąś historię romantyczną, która się skończyła te chyba 6 lat temu, no ale te osoby muszą wrócić to miejsce i ponownie się ze sobą spotkać. Także brzmi to naprawdę bardzo, bardzo podobnie. O tej książce też słyszałam dużo dobrego. W ogóle oglądałam kiedyś, ja nie oglądam dużo zagranicznego booktuba, ale akurat ostatnio oglądałam, jakoś tak wyszło. I sporo tej książki widziałam. Ona mi się gdzieś tam przewijała i też zbierała pozytywne recenzje. Także no bardzo jestem ciekawa, jak mi się spodoba, a tak jak wspomniałam, jestem po prostu w nastroju na tego typu historie. Zaczyna się lato, jest coraz cieplej na dworze, więc mam ochotę po prostu coś takiego przeczytać, no i padło na tę książkę. No i to są właściwie wszystkie takie książki, które jeszcze do końca czerwca chciałabym przeczytać, ale mam też straszną ochotę na reportaż. Po prostu dawno nie czytałam reportażu i też ostatnio w poprzednich miesiącach, jak widzieliście po moich podsumowaniach, czytałam raczej takie książki bardzo rozrywkowe, taką typową beletrystykę, czy to jakieś thrillery, czy właśnie jakieś takie romanse, a mam ochotę na jakąś taką dawkę wiedzy, mam ochotę na jakąś książkę, z której będę mogła dużo wynieść, dużo się dowiedzieć na temat, na który być może do tej pory jeszcze nie mam zbyt wielkiego pojęcia. Także jeżeli polecacie jakiś dobry, wciągający reportaż, to dajcie koniecznie znać na dole w komentarzu, bo nie mogę się zdecydować, co przeczytać, ani nawet w jakiej tematyce przeczytać, także bardzo chętnie skorzystam z Waszych polecajek, bo naprawdę mam na coś takiego ochotę. Dobrze by było, gdyby ta książka była dostępna na Legimi, albo jeżeli wiecie, że mam coś na półce, a jeszcze tego nie przeczytałam, a warto to przeczytać, to też koniecznie dajcie mi znać, chociaż nie wiem, czy wiecie, co mam na półce, bo Bookshelf Tour na moim kanale ukazał się tylko raz z 5 lat temu, także na pewno sporo się od tego czasu zmieniło. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Koniecznie dajcie znać, jakie są Wasze plany na resztę miesiąca. A ja jak zawsze bardzo Wam dziękuję za obejrzenie do końca. Ostatnio stwierdziłam, że muszę zacząć tak robić, żeby sprawdzić właśnie, kto faktycznie te filmy ogląda do końca i do zakończenia. Jeżeli dotarliście do tego momentu, to wstawcie w komentarzu może jakąś emotkę związaną z wakacjami, nie wiem, słoneczko na przykład. Wtedy będę wiedziała, że rzeczywiście do końca te filmy ktoś ogląda. Mam nadzieję, do zobaczenia niebawem. Cześć!